Cześć, ja jestem Sarchi, witam was bardzo serdecznie w pierwszym bonusowym odcinku naszej serii Zagrajmy w Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Wczoraj sobie ukończyliśmy misję główną, a więc taki główny wątek fabularny i tym samym główna seria teoretycznie się zakończyła, ale z tej gry pojawi się na moim kanale jeszcze kilka odcinków, dlatego że wciąż mamy jeszcze do wykonania 5 misji dodatkowych, które się tutaj znajdują. Dlatego też spróbujemy faktycznie je wykonać. Tutaj właśnie to jest misja główna, którą sobie wykonaliśmy ostatnio, ale oprócz tego, jak widzicie, są tu jeszcze w tej chwili 4 misje poboczne, a poza tym po ukończeniu tych 4 odblokuje się jeszcze jedna, która jest dostępna tylko w wersjach na PlayStation 3 i PlayStation 4. Jest to misja Deja Vu, o której mówiłem wam ostatnio. Jest to misja taka z ukłonem dla fanów pierwszej części serii, ale najpierw wykonamy sobie to zadanie, które polega na tym, żeby odnaleźć i wyeliminować 2 członków Marines. Tak więc zobaczymy, czy nam to się uda. Poziom trudności oczywiście normalny, bo tym razem na początku zawsze nie można wybierać hard. Trzeba najpierw przejść misję na poziomie normalnym, żeby sobie odblokować wyższy poziom trudności. No i też ta misja będzie o tyle ciekawa, że będzie się rozgrywała za dnia. Musicie wiedzieć, że wszystkie misje w tej grze rozgrywają się w tym samym obozie, co misja fabularna, ale za to właśnie na przykład ta misja poboczna będzie się rozgrywała w ciągu dnia, a nie w ciągu nocy, tak jak było ostatnio. To może być w takim razie ciekawe. No i zobaczmy. Boss, the mission objective is to eliminate 2 U.S. Marines officials. The pair were in Laos together, but retired after the U.S. withdrew its forces. They were a sniper spotter team. In country, they were known as Glaz and Palitz, the eye and the finger. I've sent VIs of the targets to your iDroid. Take a good look. Okej, Miller nam tutaj dostarczył informacje na temat naszych celów. Spróbuję teraz załatwić tego tutaj. Dobra, udało się. Muszę pamiętać o tym, że w tej części występuje kąt opadania pocisków, więc jeśli jesteśmy dalej od strażników, to trzeba celować troszkę wyżej. W poprzednich 2 odcinkach nie brałem tego pod uwagę. This is a sneaking mission. If you're detected, the targets are bound to take extra precautions. It's crucial that you eliminate the targets quickly and quietly. Do not let the enemy see you. Dokładnie, tutaj nam Miller jeszcze powiedział, że jest to oczywiście misja skradankowa, dlatego nie możemy pozwolić, żeby nas wykryto. A tutaj muszę poczekać, bo słyszę pojazd jakiś. Zdaje się, że będzie tędy przejeżdżał, tak jest. W takim razie też go oznaczę na przyszłość, żebym wiedział po prostu, że tutaj jeżdżą. Okej. I ruszajmy w takim razie dalej, co? Może przejdźmy tędy. Troszkę sobie przyspieszymy. Tam jakiś koleś biegnie. Też oznaczony. No i wobec tego ruszajmy. Na mapce pojawiło się w ogóle wcześniej, powiedział nam Miller, że na mapce jest pokazane, gdzie są mniej więcej wrogowie, dlatego najpierw wypadałoby to sobie oznaczyć. These are averages worked up from a study by the intel team. Dobra, a więc mamy ich oznaczonych. This job. The clients are KGB contacts from my Columbia days. Don't worry, they had nothing to do with Zadornov. They lost a lot of comrades to the eye and the finger. The NVA lost high-ranking staff too. But also their families, their children. To the east, the two were a reason to be afraid of the dark. Their extradition to face trial is even on the table in the peace talks. Now that they're out of Laos, the two are enjoying a relaxing vacation in a loophole, one surrounded by minefields and barbed wire. Even if the war ends, the east fears their return. For our clients, it will only truly be over when these two are dead. Dobra, więc mieliśmy informacje na temat naszych celów. I tutaj jeszcze oznaczam kolejnych gości. W ogóle czekajcie, bo muszę sobie zerknąć. Target A, Glaz, the eye. He was stationed in that prison camp before being sent to Laos. The place is their old haunt. No właśnie, tu jest pierwszy cel. That's target B, Palitz, the finger. Apparently he's still finding uses for his skills, even now that he's out of the war. A to jest cel drugi. Those nicknames had nothing to do with their skills. It's because the two were less than human. No heart. Just an eye to find their prey and a finger to pull the trigger. Remember their faces.
I kurde, muszę zapamiętać ich twarze, żeby ich odnaleźć. I tam jest chyba koleś właśnie wśród tych trzech gości. Dlatego ja szybko tam będę musiał się udać i spróbować go załatwić. Ejej, muszę uważać, bo ten strażnik z góry może mnie zauważyć. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Na wszelki wypadek bym go załatwił, co? Postarajmy się troszkę wyżej wycelować. No, trafiłem, ale nie w głowę niestety. Spokojnie. Dobra, udało się. I ruszajmy dalej. Trzeba będzie zdjąć tego gościa. To jest taki łysy koleś, więc jest dość łatwy do odnalezienia. Kurde, teraz jeden zwrócił na mnie uwagę. Muszę uważać. Spróbuję go też zdjąć może. Tego tutaj załatwimy, żeby się uśpił. Później drugi. I to jak najszybciej. Dobra. Czekajcie, wezmę szybko teraz karabin i spróbuję tamtego załatwić. Mam tłumik, więc nie powinni mnie zauważyć, mam nadzieję. Przecież kurde, ginże wreszcie, no. Okej, udało się. Jeszcze. Żeż kurde, ależ wpakowuje w nich amunicji. Przeładuj to i dobić go. So your suppressor is worn out. That gun will be as loud as any other now. If you have to shoot, be careful. Kurde, i mamy problem, bo straciliśmy niestety ten tłumik do tej broni. No i teraz jeśli będziemy strzelać, no to niestety, ale będzie nas słyszeć. Będzie nas słychać, znaczy się. Więc trzeba naprawdę teraz być bardzo ostrożnym. Oznaczmy sobie od razu drugiego gościa na mapie. On jest gdzieś tutaj, na tym terenie. Kurde, tam jest jeszcze jeden koleś. Czekajcie, spróbuję go oznaczyć. Jestem ciekaw, czy te główne cele można też usypiać, czy nie za bardzo. Pewnie nie raczej, bo muszę przecież ich zlikwidować. Ale też to zobaczymy. Dobra, koleś uśpiony. Idziemy w takim razie dalej. Też trzeba się spieszyć, bo z tego co pamiętam, to ogólnie w tej grze trzeba właśnie w tych misjach pobocznych raczej się spieszyć, dlatego że strażnicy mogą uciec, znaczy strażnicy, te główne cele, mogą po pewnym czasie opuścić teren misji, więc mamy też na to pewien ograniczony czas, a ewentualnie oni mogą się przemieszczać i ten teren, na którym są teraz pokazani na mapie, to niekoniecznie musi obowiązywać przez cały czas. Dlatego trzeba tutaj bardzo uważać. Kurde, najgorsze jest to, że straciłem ten tłumik, no, do tamtego karabinu, a jednak on by mi się tutaj bardzo przydał. Dobra, załatwmy jeszcze tego. Starajmy się celować troszkę wyżej. A, teraz za wysoko nawet. Kurde, też nie trafiłem. Jeszcze w koleś w dodatku idzie. Dobra, pięknie udało mi się go w ruchu trafić. I ruszajmy dalej w takim razie. Na terenie tej bazy jest ten drugi gość, gdzie w misji głównej znaleźliśmy pas. Spróbujemy się tam dostać. Tutaj oni mają oczywiście karabiny, niestety bez tłumiku, szkoda. Dlatego, że przydałoby się, szczerze mówiąc, żeby mieć tutaj tłumik. No ale okej, wbijamy się tutaj na teren tej bazy. No i teraz szukamy tego czarnoskórego celu. Ojojoj. Niedobrze, jakiś koleś się zorientował. Tam jest ich wielu, kurde. Patrzcie na to. Jest koleś chyba. To jest ten trzeci gość. Czekajcie, ja tutaj spróbuję się przemieścić. Ten jeden możliwe, że tutaj będzie szedł w moją stronę. Wtedy by go wypadało zdjąć ewentualnie. Albo sobie odpuści. Tutaj, kurde, bym go załatwił, tylko że tamci się zaraz zorientują od razu. A tego też bym nie chciał. Na razie poczekam, może tam ci troszkę bliżej podejdą i wtedy mógłbym zdjąć też tego czarnoskórego. Spróbuję go załatwić, żeby go uśpić, tylko że pewnie to nic nie da. Trzeba go raczej zdjąć. Dobra, powiem wam tak, najpierw tamtego bym uśpił. Aj, za daleko jest, kurde, żeby go trafić, no. Dobra, najpierw w takim razie tego załatwmy. To będzie najlepiej. Dobra. Tamten mam nadzieję, że nie zauważy. A jednak on też padł, dobra. Czyli nie jest najgorzej. Teraz idą sprawdzić tamtego, który padł. Którego uśpiliśmy.
I to nawet idą ci trzej, którzy kurczę tutaj szli w tę stronę. Rzesz kurde! Szybciej. Dobra, zdążyliśmy na szczęście. Mieliśmy tryb refleksu. No i spróbujemy kolejnych załatwić. Tutaj idzie ten nasz główny cel. Pięknie. No i jeszcze tamci pozostali. Troszkę ich powybijamy tutaj. Dobra. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Dobra, trafiliśmy go dwa razy, ale nie w głowę. Może teraz się uda? Okej. No i się udało. Teraz pozostało nam tylko już dobić tego gościa tutaj, zdaje się. Dobra, załatwmy go w takim razie. No i cóż, niestety przez to, że wystrzeliłem bez tłumiku, no to tutaj teraz są w podwyższonym stanie gotowości przeciwnicy. No i będę teraz musiał uważać. No i tak, teraz musimy się wydostać stąd. I Miller mi powiedział, że muszę się wydostać albo za pomocą śmigłowca, albo drogą. I może powiem wam, że uciekniemy sobie drogą i bym wtedy spróbował pojechać samochodem jakimś, albo nie wiem, jakimkolwiek pojazdem. Nawet tutaj mamy pojazd, ale ja bym jego nie używał, dlatego że wcześniej jeszcze widziałem znacznie ciekawszy pojazd. I można by było nim uciec, taki pojazd opancerzony. Zaraz spróbujemy się tam udać. To by była, nie dość, że właśnie by było takie urozmaicenie naszej dotychczasowej rozgrywki. Rzesz kurde, ten jeszcze żyje. Czekajcie, nie! Ja chcę pistolet, ten. Dobra, załatwiliśmy go na szczęście. Tak więc spróbujemy urozmaicić trochę rozgrywkę i pojechać innym pojazdem. Tylko, że kurde, już tam nie wiem, gdzie ja go widziałem. Tam jest. Dobra, tam są kolejni goście, kurde, robi się niebezpiecznie. Ale to dobrze, będzie przynajmniej ciekawiej. Spróbuję ich załatwić, tylko że z takiej odległości nie wiem, czy mi się to uda. Raz go trafiłem, może po pewnym czasie w końcu padnie w takim razie. Przydałoby się, szczerze mówiąc, może dla pewności. Trafmy go raz jeszcze. Tu jest jeszcze jeden. Widać, że pojawiło się ich sporo teraz. Ajaj, nie trafię go. Dobra, udało się. I patrzcie, tutaj mamy pojazd opancerzony i nim możemy wyjechać sobie z tej bazy. I właśnie tak też zrobimy. Wyjedziemy pojazdem, a nie śmigłowcem. To może być dość ciekawe. Ciekaw jestem, czy zauważą mnie w tym pojeździe. Raczej nie powinni, bo jestem w środku. Więc raczej będę mógł bez problemu chyba tutaj jechać. Dobra, teraz chciałbym zobaczyć jeszcze sterowanie tym pojazdem. Ale nie, widzę, że jest dość proste. R2 jedziemy, L2 zapewne hamujemy. No i w takim razie odjeżdżamy stąd, proszę bardzo. Bardzo fajna sprawa, że można właśnie w tej części, oczywiście też później w Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain również, można jeździć pojazdami. I równie dobrze możemy sobie tutaj zrobić bardzo efektowną ucieczkę, gdyby nas znaleźli. Ale w sytuacji, kiedy jestem w tym pojeździe, to nie zauważą mi po prostu. Będą myśleli, że to jest jakiś inny koleś, który jeździ tutaj tym. A my bez problemu sobie stąd wyjedziemy i w ten sposób zakończymy tę misję. Ojojoj, ależ zarzuca. Troszkę za szybko jadę. Ale dobra, tutaj już będzie wyjazd i nam się uda tą misję wykonać. Dokładnie. A więc daliśmy radę. Misja nie była jakaś bardzo długa. No i cóż, tutaj oczywiście też w tych misjach zdobywamy sobie różne rangi. No i jak widzicie, żeby uzyskać najwyższą rangę, to nie można wrogów zabijać, bo za to otrzymujemy minusowe punkty. Zabiłem 4 gości i przez to mam minus 800 punktów. Pewnie gdyby nie to, to otrzymałbym rangę S, czyli najwyższą. No ale cóż, w każdym razie udało nam się pierwszą misję wykonać. To by było na tyle w tym odcinku. Mamy nawet, widzę, napisy takie krótkie. Jeszcze zobaczymy, czy po tych napisach ewentualnie coś ciekawego się pojawi. Bo zawsze w przypadku tych gier tak to bywa.
Ale cóż, bardzo fajna myślę, że misja i fajnie jest też je wykonać, bo to zawsze jest coś innego. We might just see an early end to the war. But did you notice, boss? They seem to be afraid of something. Feared it more than death itself. Just what the hell is going on in that place? Okej, a więc mieliśmy jeszcze jedną informację od Millera. No i za ukończenie tej misji odblokowało mi się wyzwanie. Fastest marking of all enemies. Domyślam się, że wyzwanie polega na tym, żeby szybko oznaczać wrogów. Będę musiał jeszcze sprawdzić to, bo widzę, że tutaj mamy szczegóły na ten temat w menu Trial Records, więc będzie można to sprawdzić. Tutaj też mi się odblokowała jeszcze broń do wyboru w tej misji. Kolejna broń, jeszcze jedna. Tryb hard oczywiście też się odblokował w ramach tej misji, no ale oprócz tego jest jeszcze więcej nagród, które możemy odblokowywać i właśnie dlatego warto te wszystkie misje wykonywać sobie na różne sposoby i zdobywając jak najwyższe rangi. Więc to też jest, myślę, fajna motywacja, żeby sobie te misje powtarzać i tym samym pobawić się z tą grą więcej niż te parę godzin, które są wymagane do tego, żeby wszystkie misje ukończyć. W każdym razie ja się będę już w tej chwili z wami żegnał. Ewentualnie zerknijmy sobie tutaj na te wyzwania. Tutaj widzę, że rzeczywiście są jakieś wyzwania do wyboru. Wyzwania są w każdym rodzaju misji, po prostu w każdym zadaniu. I pewnie gdybym sobie to wyzwanie włączył, to wtedy mógłbym te wyzwanie wykonać. Sprawdźmy. No właśnie, najszybsze oznaczanie wrogów. Pewnie polegałoby to na tym, że jeszcze raz byśmy wykonywali misję, ale trzeba by było w jak najkrótszym czasie po prostu konkretnych wrogów pooznaczać. Nie jestem tego akurat pewien, no ale tego już nie będziemy wykonywać, bo to by było powtarzanie tych samych zadań. Ja chcę wam pokazać jeszcze kolejne 4 zadania poboczne, jakie nam tutaj pozostały, więc już teraz zapraszam was do kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że będziecie dalej oglądać. Do usłyszenia.